Witajcie, jesteśmy nad jeziorem nieopodal zamku w Ryn, miejscowość Ryn na Powiedzierzu Mazurskim. W hotelu w zamku zatrzymałem się na kilka dni. Co zobaczyłem, pokażę Wam na nagraniach. Nie przygotowałem tej przemowy, więc wybaczcie. Natomiast byłem też tutaj w sierpniu przejazdem, widziałem troszeczkę i mam parę nagrań z sierpnia, także po prostu połączę te wszystkie nagrania. Nie zdziwcie się, jak będzie różna pogoda. Pokażę Wam, jak wygląda dziedziniec, jak wyglądają recepcja, jadalnia, korytarze. To, co udało mi się zobaczyć w zamku, pochodzić po nim. Powiem Wam szczerze, jest troszeczkę zakręcony ten zamek. Ale fajnie, ciekawie. Poznawanie jego było bardzo ciekawe. A za jakieś 15 minut idę z przewodnikiem na wycieczkę. Zobaczę, posłucham, dowiem się coś więcej. Może wtedy Wam opowiem więcej. Na chwilę obecną niewiele wiem, bo nie robiłem żadnego researchu. Na razie. Do zobaczenia. Jego historię, o reszcie będzie później. Zapraszamy do oglądania. Aśki Waszłościowie, witamy Was w zamku Kontur w Rynie. Dziś zaprosił Was w niezwykłą podróż po jego historii. W przód jednak pozierać będzie na animały nasze, które to niestrudziennie prowadzimy od kilkuset lat. Ryn znajduje się na terenie historycznej Galiny. Prusowie wznosili tutaj swoje grodziska w miejscach dogodnie strategicznych, nadających się do obrony. Krzyżacy znali te zalety, dlatego też zdobywali te tereny i budowali na nich zgliszczach swoje warownie i zamki. Wtedy też wytężajcie wzrok, nastawiajcie uszy, a poznacie tajemnice i mszę. W korytarzach prowadzać Państwa nie będziecie, a będzie Państwa jedną grupę prowadził brat Adam, ja mam na imię Wiesława, a ten właśnie kontur na filmie, właśnie kontur Franek, tak, Franciszek, on mówi, że on jeszcze pamięta tamte czasy.
I wierzcie Państwo, obcując z nim, to ma się chyba taką pewność często właśnie z jego zachowania. Ale zaraz właśnie podzielimy na połowę Państwa, na dwie grupy. Oczywiście ta połowa grzeczniejsza idzie ze mną, druga zostaje z bratem Adamem, tak? I tutaj mamy wyłożone takie małe, niepozorne monety. One były za czasów krzyżackich w codziennym, powszechnym obiegu. Tak jak podobnie nasza złotówka. Nazywano je szalongami. Te pochodzą z okresu od 1407 do 1525 rok. Ale w tamtych czasach te szalongi dosyć często podrabiano, fałszowano. Stąd może to powiedzenie, mówi się o kimś czasami, że jest znany jak zły szelong. W tamtych czasach posługiwali się oni różnego rodzaju orężem i tutaj mamy wyłożone takie ostre przedmioty, groty włóczni, strzał do łuku, z tym, że te w środku leżące mają zakończenie w postaci strzałki. Szczególnie takie właśnie w takim kształcie te duże używano do polowań. Dlaczego? Po wbiciu się w ciało zwierzęcia, zadzierzgnięciu można je było w ten sposób łatwiej przytrzymać. Ale najczęściej posługiwali się rycerze mieczami. Z tamtych czasów jest zachowanych dużo, bo ponad 30 opisów różnego rodzaju mieczy. Oczywiście wtedy je trochę inaczej klasyfikowano. To zależało i od okresu średniowiecza, ale też i od miejsca w Europie, gdzie je kuto, wykonywano. Natomiast współcześnie, już dla takiego naszego dużego uproszczenia, dzielimy je jakby na trzy podstawowe rodzaje. Jednoręczne krótkie, one niewiele ważyły, kilogram, trochę ponad kilogram. Jednoręczne długie mniej więcej w takim kształcie. Niektóre ze względu na długość ostrzy nazywane są półtora rakami. Takie mogły ważyć już dużo więcej, bo dwa i ponad 2 kilogramy. Natomiast te leżące, ze względu i na wielkość i na ciężar, tak zwane oburęczne, one były rzadziej do bezpośrednich walk używane, ale za to chętnie jako takie paradne, ceremonialne miecze przy różnych uroczystościach. No ale też posługiwali się rycerze czymś takim jak topory bojowe. Topory bojowe no, nie tylko służyły rycerzom do walki, do obrony, ale czasami po prostu jako narzędzie użytkowe. Ale tutaj z tych leżących po prawej mamy takie trzy wyraźnie zaokrąglone, szczególnie ten pierwszy z prawej. W takim kształcie te topory chętnie używali piechurzy do walki z przeciwnikiem, który jechał konno. Dlaczego? Łatwiej można było właśnie takim zakrzywionym zaczepić za zbroję przeciwnika, ściągnąć go z konia, oczywiście powalić na ziemię, a jak leżał, to użyć tego zakończenia ostrego w miejsce nieosłonięte zbroją. Oczywiście teraz żyjemy trochę dłużej. W tamtych czasach ludzie żyli dużo krócej. Wtedy średnia wieku wynosiła mniej więcej no tak 35 do 40 lat. 1,60 m, 1,62 m wzrostu, no to już można było powiedzieć, że był wtedy taki rosły, wysoki mężczyzna w tamtych czasach. No właśnie, a jak ubierali się ci rycerze? Ja oczywiście mówię o takim pełnym uniformie do poważnych walk. Na gołe ciało koszula, ona była wtedy szyta z grubego płótna, to było ręcznie tkane, najczęściej lniane lub konopne. Później przeszywanica, to po lewej, można to teraz do takiej kufajki baciaka porównać. Mogła ona mieć nawet ze 3 cm grubości i chroniła nie tylko skórę rycerza od otarcia o zbroję, ale też trochę amortyzowała uderzenia miecza, szybciej się po prostu odbijał. Następnie koszula kolcza, czyli kolczuga, na pierśnik tutaj różnych okresów te dwa stoją, ale też pozostałe elementy uzbrojenia, wełniany kaftan, jak było zimno. Tutaj nie mamy takiego pełnego uniformu, ale to wszystko, co wtedy rycerz miał na sobie, to zależało też od rodzaju zbroi. Najcięższe, ale i najbardziej bogato zdobione były wtedy zbroje turniejowe. No ten pełny ekwipunek tak naprawdę nie za wiele mógł ważyć, tylko od 20 do 60 kg. Dlatego oczywiście walki trwały krótko, nie tak jak oglądamy na filmach, to były długie przygotowania, krótkie starcia. Za moment przejdziemy, postaramy się przebić przez tłum, tak? Trochę dalej, ale zobaczycie też Państwo w kolejnej gablocie taki strój oręż odtworzony, zrobiony jeszcze kilka lat temu, używany, bo teraz jest moda na te grupy rekonstrukcyjne. Co prawda strój to jest pomieszanie stylu, ale tam są dwie ciekawe rzeczy zrobione. Na podłodze okrągła tarcza czy jedno z wyposażenia młot. I to jest nawiązanie do Wikingów, którzy są nam najczęściej przedstawiani z rogami na hełmach. Pewnie Państwo wiecie, że Wikingowie nigdy żadnych rogów na hełmach nie nosili.
to jest udowodnione historycznie, ale też najwięcej takich wymysłów, które dotyczą tych wieków średnich, powstało w wieku XIX. Ten mit o słynnym pasie cnoty również, on też nie miał zastosowania w średniowieczu, a powstał najprawdopodobniej dopiero w roku 1889. Może, proszę Państwa, zanim pójdziemy dalej, nie chciałam tam, żebyśmy sobie przeszkadzali z drugą grupą. Ta sala, w której Państwo jesteście, oczywiście ona jest pozyskana pod dziedzińcem, spod którego wybrano, wywieziono ziemię, bo od początku tam była ziemia. I ta właśnie powierzchnia, może teraz jednorazowo ta powierzchnia sali pomieścić 500 osób na konferencji, ale ma do regulacji takie dwie ruchome ścianki. Jedna część, ta gdzie właśnie wyszliśmy, gdzie byliśmy na początku, to jest sala Króla Jagiełły, który niewiele miał wspólnego z zamkiem, ale już kolejna część środkowa nosi imię jego kuzyna, wielkiego księcia Litwy Witolda, a trzecia, ostatnia żony Witolda Anny. I te osoby już miały dużo więcej wspólnego. O tym też później. A ta ściana, która oddzielała właśnie salę od korytarza, to jest jedyna współcześnie teraz taka masywna postawiona. O innych zabudowach też jeszcze dopowiem. Jesteśmy najniżej właśnie w zamku, na poziomie piwnic. Nie wiem, czy już ktoś z Państwa zdążył skorzystać. Tutaj mamy za ścianą w piwnicy skrzydła myśliwskiego niewielki basen wbudowany. Jest przeznaczony tylko dla gości hotelowych. Tutaj na tych filarach właśnie te cztery zdjęcia pokazują mniej więcej, jak on wygląda. Ale tutaj w przejściu ta część obita drewnem to jest dokładnie też grubość ścian tego skrzydła, przy którym idziemy. Ale to nie są jeszcze najgrubsze ściany. One mają tutaj tylko około 2 metrów. Natomiast budowany był zamek poszczególnymi skrzydłami. I tę część budowano dopiero jako trzecią w kolejności. Ale my pójdziemy jeszcze trochę wyżej i tam już będzie o tych najstarszych elementach. Zapraszam. Stąd oczywiście jest najlepszy widok na ten cały wewnętrzny dziedziniec, który był otwartym, odkrytym dziedzińcem. No dzięki temu też jest, dlatego że zadaszony to, a oczywiście zimą też podgrzewane, to przez okrągły rok odbywają się tutaj przeróżne imprezy. Ale ta, przypominam, sala, gdzie Państwo macie zajęcia, jest pod dziedzińcem. Natomiast teraz zamek to jest prawie 40 tysięcy metrów sześciennych kubików. Do sprzątania trochę mniej rewirów, około 12 tysięcy metrów. A wszystkie pokoje też wkomponowano, wbudowano między te stare, oryginalne mury. Dlatego nie ma dwóch identycznych pokoi w zamku. No oczywiście wyjątkiem jest skrzydło więzienne po drugiej stronie dziedzińca, no ale to już z innych powodów, tak? Każda z tych czterech części ma też inny sposób zdobienia i nazwę. Nie tylko, żeby nawiązać do historii. Nie ukrywam, żeby trochę ułatwić gościom poruszanie się, często błądzą. My jesteśmy w części, którą nazwano skrzydłem rycerskim. I tutaj symbolem na wykładzinie jest święty Jerzy zabijający smoka. Był to i jeden z patronów średniowiecznych rycerzy, ale też i jeden z patronów zakonu krzyżackiego. I tylko ta część w całości, od II wojny światowej, teraz do zakupu zamku, jest on w rękach prywatnych, cały czas była użytkowana. Tutaj była siedziba Urzędu Miasta i Gminy, a reszta zamku tak naprawdę stała pusta, po prostu niszczała. Oczywiście po wojnie też częściowo był użytkowany, ale o tym jeszcze później dopowiem. Między innymi na końcu korytarza był gabinet burmistrza, a piętro wyżej nad nami jeszcze Urząd Stanu Cywilnego. No, złośliwi mówią, że dlatego wysoko, żeby młodzi zastanowili się idąc po schodach jeszcze, tak? Ale my chodźmy już na najstarszą część. Zapraszam. Właśnie ta najstarsza część to jest historyczny dom konwentu, z tym, że skrzydło to nazywamy konturskim. Tutaj zawsze właśnie mieszkał kontur, przebywali co bardziej ci ważni goście, jak odwiedzali zamek. Wspomniano na filmie o tych wizytach, ale kiedy w 1379 roku wielki mistrz Winrich von Kniprode po wizytacji zamku powrócił do Malborka, to tutaj ustanowił konturię. Na pierwszego kontura powołano wtedy Fryderyka von Wallenrode. Natomiast te właśnie kolejne wymienione wizyty, 2010-2014 rok, wtedy też właśnie gościliśmy na zamku wielkiego mistrza zakonu. Biskup Bruno Plater był gościem honorowym na konferencji poświęconej m.in. zakonowi, który do dziś istnieje, funkcjonuje. Mają swoją siedzibę zakonnicy w Wiedniu. Ale od sierpnia ubiegłego roku nowym wielkim mistrzem został powołany Frank Bayard.
W ogóle też zakończono budowę tej najstarszej części już na tej ścianie. Tu były pierwotnie takie drewniane krużganki dobudowane. Widać tylko ślady po mocowaniach belek po tych krużgankach. Wspomniano też o tych dziwnych 200 latach. Między XVII i XIX wiekiem zamek też był w rękach prywatnych. Ale każdy z właścicieli wtedy dostosowywał te powierzchnie do własnych potrzeb. Jeden z nich rozebrał te krużganki i dobudowano wtedy tę ścianę razem z basztą. Ale wtedy też zaczęto wszystkie ściany w zamku pokrywać tynkami. Te ubytki, to wszystko było zasypane gruzem, zatynkowane. Teraz jak je czyszczono, to znaleziono tutaj też pozostałość właśnie po takim oknie gotyckim. Wychodziło ono pierwotnie na dziedziniec, zanim oczywiście ściana jeszcze była dobudowana. Ale też na końcu tej części w piwnicy było palenisko. I od niego takim jakby systemem kanałów w ścianach rozprowadzano ciepłe powietrze, ogrzewając je. U nas tylko ściany, ale w Malborku i tym systemem też podłogi podgrzewano. A tutaj w tej wnęce, jak ktoś z Państwa ma ochotę, proszę, można sprawdzić, tam na końcu można nawet stanąć, wyprostować się. Tamtej nie, tutaj, tylko w tej części. Tam jest jeszcze właśnie zachowany fragment tych tak otworów, tych właśnie przestrzeni pustych, którymi to ciepłe powietrze rozprowadzało. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak, na samym końcu. Tutaj w tej najstarszej części były, można powiedzieć, takie specjalne pomieszczenia. Pod nami na poziomie dziedzińca był refektarz, czyli jadalnia zakonna. Teraz jest tam restauracja. Nad nami wysoko było dormitorium, sypialnia zakonników. Teraz pokoje hotelowe. No a taka właśnie ważna sala, gdzie spotykali się, naradzali, przyjmowali gości, to był właśnie kapitularz, który ciągnął się przez całą długość tego skrzydła. Ale według zachowanych opisów w tej części też była pierwsza kaplica. Tutaj też modlili się zakonnicy. No oczywiście my to wszystko aranżujemy na potrzeby gości, ale tutaj też mają miejsce czasami takie rzeczy jak ceremonie zaślubin, albo w czasie Bożego Narodzenia gościom pasterkę tutaj organizujemy. Jak popatrzycie Państwo na wnęki okienne, to na tych wysokościach grubo ścian też jest niewielka. One tutaj dochodzą maksymalnie tylko do 2,5 metra grubości. Pod nami, na samym dole w piwnicy, tam jest teraz winiarnia, nocny klub, no, te ściany są już trochę grubsze, mają prawie 4,5 metra. Ale my pójdziemy jeszcze trochę wyżej basztą, zapraszam. To może kilka jeszcze takich informacji. Za tą ścianą było wspomniane dormitorium, sypialnia. Teraz ta duża sala jest tam zabudowana na pokoje. One noszą imiona komturów, ale wybrano tylko 7 spośród tych, którzy w ogóle tutaj rządzili. Wspomniałam Państwu o tej dużej, masywnej ścianie na dole. Wszystkie pozostałe ścianki, zabudowy, konstrukcje, w tym tutaj właśnie za oknem zadaszenie dziedzińca widziane, to nie jest może ładna rzecz, ale spełnia swoje zadanie. To są lekkie konstrukcje, które nie obciążają murów, tylko na coś takiego pozwolił nam konserwator. Oczywiście wszystko, co zostało znalezione, pozyskane w czasie remontu, powtórnie też użyto. To są dla przykładu stare belki wymienione w zamku. Wcięcia na nich to są jeszcze ślady pomocowania. Teraz oczywiście są wyrzeźbione i służy to jako dekoracja. Ale te twarze na nich nawiązują jeszcze do czasów pogańskich. Zanim tu przybyli krzyżacy, tutaj zamieszkiwały plemiona pruskie, czyli Prusowie. Proszę nie mylić, Prusacy przybyli dużo później na te tereny, Prusowie. Tu, gdzie my jesteśmy, była Galindia, tutaj mieszkali Galindowie i do nich trochę właśnie te twarze teraz nawiązują. No a ta część to jest taka symboliczna i ona jest teraz poświęcona właśnie księżnej Annie, żonie Witolda, tutaj jej postać na witrażu. No właśnie, skąd Witold i Anna znaleźli się w naszym zamku? Pewnie jak Państwu jest wiadome, przez niemal całe życie tak naprawdę Witold walczył z kuzynem, z Jagiełłą o koronę Litwy. Uważał, że jemu bardziej się ta korona wtedy należała. Ale żeby ją zdobyć, kiedy szukał tych różnych sprzymierzeńców, sojuszników, no wiele razy w tym celu też układał się z zakonem, bywał na naszym zamku i sam, i z rodziną. Tak przypuszczają niektórzy z historyków na podstawie zachowanych dokumentów. Oczywiście legenda też o tym opowiada, że przed tą decydującą bitwą grunwaldzką, kiedy zaprosili krzyżacy na zamek Annę z dziećmi, to ponoć stali się oni zakładnikami. Próbowano w ten sposób wymusić wtedy na Witoldzie takie przyrzeczenie. Miał zobowiązać się, że w czasie tej ostatecznej walki przejdzie na stronę zakonu,
Oni w zamian za to mieli mu później wręczyć koronę Litwy. Byli pewni swego zwycięstwa. No ale jak wiemy, przegrali z Kretesem i z zemsty za to, że Witold nie dotrzymał słowa, to ponoć w tej najstarszej części naszego zamku zamurowali oni księżnę z dziećmi w jednej z takich wnęk w murze. Oczywiście jak archeolodzy robili prace odkrywkowe na murach zamkowych, to znaleziono też takie zamurowane wnęki. No ale nie były zbyt szczelne, był do środka duży dostęp powietrza, więc po tych niewielkich fragmentach, które znaleziono, trudno było stwierdzić, czy są po księżnej. Ale Witold był też kilka razy chrzczony, bo i przez Krzyżaków, i przez Jagiełłę, a i tak zapisano, że w głębi duszy pozostał poganinem. Ponoć miał sporo konkubin. No więc tak do końca nie jesteśmy pewni, o którą Annę chodzi, tak? Ale oczywiście przyjmujemy na wszelki wypadek, że ta postać, która późną nocą spaceruje po korytarzach, że jest to oczywiście duch księżnej. I czasami nasi goście hotelowi, szczególnie panowie, opowiadają o takich spotkaniach. Twierdzą, że jak późną nocą wracali z winiarni, błądzili po korytarzach, to właśnie jakaś biała dama pomagała im dotrzeć do pokoju, wskazywała drogę. Mamy też pracownię krawiecką na zamku, no i panie tutaj próbowały otworzyć też niektóre stroje, między innymi tutaj na manekinie strój wielkiego mistrza, tak? On ma taki charakterystyczny kształt krzyża, w środku wpisany orzeł. Taki mógł nosić tylko wielki mistrz. Pozostali rycerze, zakonnicy, proste, czarne krzyże na białych szatach. Ten ciemny strój tu z tyłu to właśnie jest Jogajło, czyli król Jagiełło, na końcu Witold, wcześniej Anna i tutaj dwa dziecięce. No, po reakcji państwa usłyszałam, że nie boicie się państwo duchów, więc może lepiej pójdziemy już na skrzydło więzienne, tam czymś takim bardziej konkretnym, postraszę konkretnymi. Tutaj już jesteśmy w części, którą nazywamy skrzydłem więziennym i tutaj taki charakterystyczny napis na wykładzinie: wbrew nadziei mam nadzieję. I on chyba najbardziej odpowiada historii tego skrzydła. Otóż między XVII a XVIII wiekiem decyzją starosty w tej części wtedy, w tym skrzydle, zamknięto, odizolowano mieszkanki Rynu, panie, no, które mówiąc wprost nadużywały mocnych trunków. Siedząc którejś nocy panie spowodowały pożar, po którym trzeba było to skrzydło odbudować. Zrobiono to około 100 lat później, ale już w całości przeznaczono na regularne więzienie i ono tutaj było aż do II wojny. W czasie wojny cały zamek służył jako więzienie jenieckie pod niemieckim nadzorem, nie tylko ta część była więzieniem. Ale po wojnie w latach 60. krótko, tutaj było coś takiego, no jak nie wszyscy może, widzę tutaj dosyć młode osoby, FWP, Fundusz Czasów Pracowniczych tu funkcjonował. No i wszyscy też odpoczywali i w oryginalnych celach, i z oryginalnym wyposażeniem. Prycza drewniana, piętrowa i reszta. No oczywiście teraz goście trochę mają lepsze warunki, tak? Z dwóch cel głównie jest pokój zrobiony, dlatego niektóre wejścia zamurowane. No i wyposażenie trochę już wygodniejsze. Ale okna bez klamki. Tak. Ale tutaj też trochę narzędzi tortur i one będą nam się bardziej kojarzyły nie z krzyżakami, a z inkwizycją. Chociaż zaznaczam, te obie inkwizycje, które działały w średniowieczu, i kościelna, i świecka, no tak naprawdę też w niewielkim stopniu funkcjonowały na terenie obecnej Polski. Ale krótko, jak nazywano te przedmioty, w jaki sposób je użytkowano? A tu po prawej wiszą takie jakby duże szczypce, które nazywano rozdzieraczem piersi, a używano w czasie tortur głównie na kobietach, które były oskarżone o czary, o konszakty z diabłem. No wcześniej oczywiście też wkładano to do ognia, często podgrzewano. Te drewniane dyby nazywano skrzypcami, na dole szyja, wyżej ręce i zakładano to z dłońmi przed twarzą albo obok głowy. Maska wstydu albo hańby, ta ma ośle uszy, ale bywały w kształcie świńskiego ryjka, psiego pyska, w różnych kształtach były. Bardzo często te dwa przedmioty, maska i skrzypce, ubierano ludziom, którzy byli skazani za przestępstwa na tak zwanym języku, czyli fałszywe świadectwa, oskarżenia, pomówienia, kłamstwa, tego typu. Tutaj już krzesełko inkwizytorskie, oczywiście one służyły do wymuszania zeznań do tortur, tutaj na tym krześle bolce są stępione, ale w oryginale te bolce miały zakończenie jak igły, jak szpilki niemal, były takie ostre. I robiono też te krzesła w różnych wersjach, czasami całe z metalu. Wtedy jeszcze rozpalano ogień pod krzesełkiem, a tej osobie siedzącej na kolana kładziono jakieś obciążenie.
Taka mniej więcej wersja jak tutaj stoi, taka jeszcze bardziej zabudowana. W tamtych czasach czasami też nazywana była żelazną dziewicą. Dobrze, zaczniemy może od przedmiotu po lewej. To jest taki przykładowy topór katowski. Mówię przykładowy, bo robiono go na zamówienie kata, pod jego rękę. On powinien być dobrze wyważony. Oczywiście różnej postury bywali kaci, dlatego ostrza toporów miały różne wielkości i kształty. Kunę zakładano na szyję skazanego i ją po prostu przytwierdzano w lochu w więzieniu do ściany, czasami do drewnianego pręgierza, gdzie wykonywano na przykład karę chłosty. Ten niewielki przyrząd, tak zwany zgniatacz kciuków, palców, wkładano tutaj paluszki, no i dokręcano, tak? No oczywiście bolce były też jeszcze bardziej ostro zakończone. Oczywiście tutaj już taka lajtowa, tak? To wydanie jest bardzo proste, niedzielne, tak, krzesełko. Dużo mniej bolców, ale uwaga, są bardziej ostro zakończone, z tym, że to nie jest jeszcze ta oryginalna też ostrość. No i tutaj kolejne przedmioty. Po prawej takie metalowe dyby, nazywano je bocianem. A to mamy teraz zespolone kajdanki. Tak, tak. Na górze szyja, niżej ręce, tylko łańcuch teraz chyba jest, tak? Na dole nogi. Zakładano to albo do przodu, albo do tyłu wszystko odchylone. Jak do tyłu, kręgosłup był mocno wygięty, czasami pewnie dochodziło do złamania. W środku widełki heretyków. One bywały w różnych wielkościach, ale zawsze tak je zakładano, aby głowa była mocno odchylona do tyłu, górna część opierała się o szyję. Za mną tutaj kocia łapka. Ładna nazwa, ale nieładnym rzeczom służyła. Ona bywała w kształcie wideł, grabi, podobnych narzędzi. Była też oczywiście ostro zakończona. Jak ją stosowano? Do dwóch pali, za ręce, za nogi, tak jak literka X, przywiązywano skazanego i zdzierano tym skórę. No właśnie, zawsze jest taka reakcja w tym miejscu. Pewnie Państwo oglądają od czasu do czasu Bonda. W jednym z odcinków właśnie grało takie narzędzie, jak tam stoi, czyli garota typu hiszpańskiego. Metalowy bolec, dokręcając, wbijał się w kark, na szyję, obręcz. Siedzisko często też było regulowane. Ale na terenie obecnej Polski inaczej garota wyglądała. Ona nie miała tej obręczy, zamiast obręczy oczywiście tego bolca też nie było, zamiast obręczy był sznur, który dokręcając zaciskał się na szyi. Tak. No ale dosyć właśnie o tych strasznych rzeczach, to są takie pokazane jeszcze najprostsze i w kształtach, że tak powiem, i w użyciu. Natomiast my już jesteśmy w części, którą nazwano skrzydłem myśliwskim i to jest też nawiązanie do okresu, kiedy na zamek przybywał wielki łowczy, organizując ważne polowania, ale sam zamek też zbudowano na wzniesieniu między dwoma jeziorami. A na wypływie nad Ryńskim zbudowali pierwszy młyn drewniany wodny. Ruinę po nim zamek zakupił, jest tam teraz gościniec Ryński Młyn. Ale ten kanał już pod koniec XVI wieku zaczęto zabudowywać najpierw z góry drewnem. I teraz ten kanał też wpada na wysokości mniej więcej tej klatki schodowej za zamkiem pod ziemię i dalej biegnie przez środek miasta, pod ulicami, pod domami i ma wypływ przy tym wspomnianym gościńcu. To szybciutko o samym dziedzińcu. Dzięki temu, jak mówiłam, że jest zataszony, ale też zimą ogrzewany, przez okrągły rok odbywają się tutaj przeróżne imprezy, bale sylwestrowe, przyjęcia weselne, studniówki, koncerty, spektakle itd. No ale też w lipcu, w sierpniu, czwartki dokładnie, latem właśnie tylko, tutaj organizujemy takie biesiady historyczne. Każdy może w nich uczestniczyć, nie tylko goście hotelowi, wszystkich też przebieramy w stroje, mamy ich około 500 uszytych. Ale zamek po wojnie trochę miał takie dziwne przeznaczenia. W tym skrzydle myśliwskim każde piętro to była jedna olbrzymia sala. One ciągnęły się przez całe długości. Teraz są zabudowane na pokoje. Ale dla przykładu tutaj sala wyżej pod baldachimem na tej wysokości do 1982 roku służyła jako sala propagandy partyjnej. Tutaj niżej olbrzymia sala, tu jakiś czas było przedszkole, dom kultury, biblioteka, ale też do 1956 roku tutaj remontowano ciągniki i maszyny rolnicze. Natomiast w najstarszej części, tam do lat 60. był zakład, który zajmował się przetwórstwem rybnym. Ale też jakaś tkalnia tutaj była, dziwne różne instytucje miały swoje siedziby. Dzięki temu pewnie te mury przetrwały i nie stało się to ruiną. A wierzcie Państwo, już w opłakanym stanie był zamek. Tutaj może w tej chwili, nie wiem czy zdążę jeszcze Państwu przekazać, bo tutaj takie zdjęcia wiszą, które mniej więcej pokazują stan zamku przed remontem i w trakcie.
ale może już w dzień na spokojnie Państwo sobie obejrzycie. Natomiast z takiego stanu, to są takie najładniejsze ujęcia jeszcze wybrane, do stanu, jaki zobaczyliśmy, pomijając te wszystkie lata ustaleń z konserwatorem, tych wszystkich wymaganych zezwoleń i tak dalej, doprowadzono ten zamek w niecały rok. Główna adaptacja trwała od września 2005 roku do 5 sierpnia 2006, kiedy uruchomiono hotel. To tak niespełna godzinkę, starałam się jak najwięcej Państwu przekazać, chyba że są pytania, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Na tym kończymy zwiedzanie zamku w Rynn. Do zobaczenia w następnych przygodach.